Witam bardzo serdecznie przed siedzibą zorganizowanej grupy przestępczej, jaką jest Szajka Sędziowska. Tutaj prezes Głównego Sądu Apelacyjnego już siedzi szczęśliwie. W Gdańsku uniknął Milewski tego losu. W większości miast ci prezesi powinni siedzieć, ponieważ od lat prowadzą działalność sprzeczną z prawem, ze standardami europejskimi, z zasadami jawności, z zasadami praworządności i sprawiedliwości. Nam się opowiada od kilku lat, że głównym problemem w Polsce jest przewlekłość. To są bzdury. Żadna przewlekłość nie jest głównym problemem w Polsce. Przewlekłość jest skutkiem po prostu niewydolności tej szajki, która się zajmuje rozgrabianiem czego się da. No widać w Warszawie, w Krakowie, wszędzie w Polsce głównie zajmują się rozgrabianiem kamienic, firm, przejmowaniem majątku II Rzeczpospolitej dla nowej szajki komunistycznej czy postkomunistycznej, liberalnej. Także głównym problemem w Polsce jest brak sprawiedliwości, brak dekomunizacji, brak rozliczenia sędziów zbrodniarzy. Mieliśmy ponad 1300 sędziów zbrodniarzy, którzy skazywali nas w czasach komuny w imieniu Moskwy, wsadzali nas do więzień, niszczyli ludzi, wydawali wyroki śmierci, 10 tysięcy wyroków śmierci. Przypominam tajne sekcje przy sądach, w tym również tajna sekcja Sądu Najwyższego. I do dzisiaj jeden z tych sędziów kierujących tajną sekcją Sądu Najwyższego jest w Galerii Chwały Sądu Najwyższego w Warszawie. Pani Gersdorf chroni podobiznę tego zbrodniarza, który wydawał wyroki śmierci, między innymi na generała Emila Fildorfa Nila. I podstawowym problemem, jaki mamy w Polsce, to jest to, że mamy sędziów bandytów. Zwykłych, regularnych zbrodniarzy, bandytów, którzy powinni siedzieć w więzieniu, a nie w ławach sędziowskich. I w tej chwili jest to około między 600 a 700 sędziów. I tu również mamy w Krakowie w sądzie i rejonowym, i w sądzie okręgowym, w sądzie apelacyjnym, mamy sędziów zbrodniarzy komunistycznych, zajmują czołowe miejsca, pilnują bezkarności, wydali słynną uchwałę o tym, że nie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej sędziów za wydawanie wyroku w czasach, kiedy nie obowiązywał jeszcze dekret o stanie wojennym, bo był nieopublikowany do 17 grudnia 1981 roku. Wydali również uchwałę o tym, że zbrodnie komunistyczne, które zgodnie z ustawą sejmową nie podlegają przedawnieniu, to był sukces posłów Konfederacji Polski Niepodległej w pierwszej kadencji, otóż wydali sobie sędziowie Sądu Najwyższego, ci zbrodniarze, uchwałę, że co prawda zbrodnie komunistyczne nie ulegają przedawnieniu, ale jednak ulegają. Tak, tak dosłownie tak napisali, nie żartuję. Taka banda szubrawa i tutaj kolejny szubrawiec tej bandy zbrodniarzy, ochrony zbrodniarzy komunistycznych, sędzia Maczuga w sądzie okręgowym w Krakowie, niedawno przecież w procesie, który tutaj wytoczyliśmy funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa, którzy pobili ponad 200 osób, zatrzymali bezprawnie, nie dopuścili do mszy na Bawelu, pobili ludzi wychodzących z tej mszy. 200 ponad osób nie dopuścili do mszy, uniemożliwili im udział 3 maja 1985 roku w mszy, a tych, co wyszli z mszy, nie złapali przed mszą, to ich pobili kastetami po mszy. I ta banda esbecka, która została zresztą skazana w sądzie rejonowym w Krakowie, została ochroniona przez sędziego Maczugę z Sądu Okręgowego w Krakowie. Tutaj szajka w Sądzie Okręgowym w Krakowie ochroniła również następną bandę, bo po bandzie komunistycznej przyszła banda złodziei od tak zwanej reprywatyzacji na czele z ministrem Lewandowskim. I tu z naszego wniosku, który ja składałem zresztą, o ściganie ministra Lewandowskiego, bo przecież Krakowie i tak dalej, mnóstwo zakładów sprzedał za cenę niższą niż towary w magazynie. Na pytanie w Sejmie, za ile sprzedał minister Lewandowski zakłady, sprywatyzował, powiedział: nie wiemy, nie robiliśmy ewidencji, byliśmy pionierami, nie wiedzieliśmy, że musimy spisywać, za jakie pieniądze sprzedajemy, prywatyzujemy zakłady państwowe. Proszę państwa, taki bezczelny tupeciarz, no bo wiedział, że wyszłoby, że sprzedali to za 5% wartości. Więc powiedzieli, że nie wiedzą.
Nie robili, nie mieli zeszytów, kratkę zaoszczędzili na ołówku. I facet miał tu sprawę, tu się znalazł prokurator w Krakowie, jeden odważny w całej Polsce, który mu przedstawił zarzuty. To ponad 10 lat tutaj prowadzili sprawę, on się ciągle zasłaniał immunitetem, a jest posłem uniewolności, eurodeputowanym, ministrem tam w tym rządzie europejskim. No proszę Państwa, i tu się znalazła oczywiście zorganizowana grupa przestępcza, ta sama, która chroniła zbrodniarzy komunistycznych, to ochroniła Lewandowskiego przed odpowiedzialnością karną. No tak to wygląda tutaj. Ale oczywiście jak trzeba kogoś skazać, to umieją skazać. Redaktor Wieczorek, dajmy, o, obecny nawet. Wpierw go zwolnili za komunę z Uniwersytetu Jagiellońskiego, no bo mówił prawdę studentom, no to trzeba go było zwolnić. Do dzisiaj nie przywrócony do pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jakaś liczna alma mater. Gdzie jest minister Gowin? Co on robi? Śpi? Mówi, że jest przeciwny dekomunizacji, lustracji. Nie, jest dobrze na uczelniach. Tak, biznes trzeba zrobić. Nie zauważył, że mamy jeszcze wykładowców, którzy od czasu PRL-u nie zostali przywróceni do pracy, bo łajdackie szajki obsiadły agentów SB, również kierownictwa różnych uczelni w Polsce. W Katowicach jest na przykład 27 pracowników naukowych, wykładowców do dzisiaj Uniwersytetu Śląskiego, którzy się przyznali, że byli agentami SB. A ilu się nie przyznało? Nie wiadomo, bo akta zostały zniszczone. Więc proszę Państwa, sędziowie jak chcą skazać, to umieją. Skazali redaktora Wieczorka. Za co? Za to, że ujawnił w internecie nagranie, które ja zrobiłem z jawnej rozprawy. Sąd sobie zarządził jawną rozprawę, bo mnie oskarżyła prokuratura w Katowicach, że zleciłem gangowi Krakowiaka zabicie prezesa sądu. No okazało się potem po paru latach śledztwa, że prokurator nie zauważył, że wszyscy ci gangsterzy, co mnie obciążali, to byli tajni współpracownicy Centralnego Biura Śledczego Policji. Wszyscy byli skruszonymi mafiozami, wszyscy byli konfidentami i wszyscy byli wcześniej skazani za składanie fałszywych zeznań. Tak przypadkiem. Jeden z nich nawet twierdził, że pani prokurator jest jego kochanką. I uznali, że co prawda jest wariat, ale w sprawie Słomki jest wiarygodny. I tutaj, proszę Państwa, również w tym sądzie zorganizowana grupa przestępcza prowadziła tą sprawę, zamiast sprowadzić proces przeciwko prokuratorom Platformy Obywatelskiej SLD, którzy takie zarzuty przeciwko mnie wysnuli przecież. I za to, żeśmy ujawnili ten proces, który na początku był zupełnie jawny, sąd mówi, zapraszamy Telewizję Kraków, Radio Polskie, Polską Agencję Prasową. Słomka jest bandyta, no mafiozów wynajął. Chciał zabić prezesa sądu. Niesamowite, jaki ciekawy proces się zapowiadał. No jak wyszła prawda, to nagle sąd tutaj mówi, nie, tajne, tajne przez poufne. Prawda nie może być podana ludziom. Czyż ludzie nie mogą wiedzieć, że sędzia w Katowicach, prezes sądu się okazało, spotkał się nieoficjalnie i tajnie na spotkaniu z oficerami służb specjalnych i zaczął im opowiadać, jaki Słomka jest B i on nawet tu ma jakieś filmy. No niesamowite, się okazało, jakie miał filmy prezes sądu. Otóż przed sądem w Katowicach stał pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej okupantom. I tam nagranie Wiecka PN-u. I proszę Państwa, służby specjalne z prezesem sądu zaczęli się wymieniać tajnymi, nielegalnie zrobionymi nagraniami z inwigilacji naszych wieców pod pomnikiem ruskich okupantów. Zresztą tu z Krakowa była też delegacja. Dziękujemy za obecność. Jedzie Warszawa, dzwoniła Warszawa, za chwilę dojeżdża Warszawa też dzisiaj. Myśmy byli parę razy w Warszawie, no to oni też nas tu rewizytują. Trochę się spóźnili, no ale przyjadą. Otóż proszę Państwa, prezes sądu, prezes Hejosz, prezes sądu rejonowego w Katowicach spotkał się nieoficjalnie z funkcjonariuszami służb specjalnych, powymieniali się nagraniami z wieców KPN-u pod pomnikiem ruskich okupantów i doszli do wniosku, że nie nada. Co to za hołota robi pod pomnikiem naszych wyzwolicieli i obrońców, którzy nas ustawili na stanowiskach sędziowskich? Ta hołota śmie naszych dobroczyńców z Armii Czerwonej tykać. Trzeba im zrobić proces. Ale nie byli tak głupi jak w Nowym Sączu, żeby nam zrobić proces o niszczenie świetnego obiektu, pięknego,
niego bukwami ruskimi opisanego, że to jest pomnik ruskich soldatów, tylko zrobili nam sprawę, że Słomka poprosił gangsterów z gangu Krakowiaka, którzy chwilowo są w areszcie i mają do odsiedzenia około 8 lat przeciętnie, że namówił ich, żeby zabili prezesa sądu. No zemsta odroczona, bo to czekać 8 lat, aż goście wyjdą, żeby zabić prezesa, to chyba lepiej strzelców było wynająć do tej operacji. No ale nie wnikając w szczegóły, Słomka namówił gangsterów z gangu Krakowiaka, żeby zabić prezesa. Jak się okazało, że to wszystko jest kompletne brednie wymyślone przez prokuratorów z PZPR-u, SLD, Platformy Obywatelskiej, bo to wszystko się działo w schyłkowym rządach Tuska, to proszę Państwa, sąd nagle to utajnił i jak redaktor Wieczorek Zasłużony, tu dziennikarz i wykładowca akademicki, to dał na YouTube, na serwis komputerowy, to wszyscy ci wielcy zwolennicy jawności mówili: tak, internet, demokracja, młodzież niech widzi, co się dzieje. Nagle okazało się w sądzie w Krakowie, że jest wreszcie jakiś przestępca. Nie da się skazać Jaruzelskiego, nie da się skazać esbeków, co bobili ludzi pod Wawelem, nie da się skazać Lewandowskiego, no ale da się, został złapany redaktor Wieczorek. No i trzeba go do tiurmy, czekamy na drugą instancję. Jak się nazywa ten sędzia, co to skazał redaktora Wieczorka? Kto pamięta jego nazwisko? Wypych. To tylko się nazywa sąd. Ale to nie ma żadnych atrybutów wymiaru sprawiedliwości. Nawet nie udają, że to jest wymiar sprawiedliwości. Gdyby to był wymiar sprawiedliwości, to by wyrzucili sami z siebie tych sędziów zbrodniarzy. To by zastosowali procedurę II Rzeczpospolitej, przywróciliby ławy przysięgłych. Widzieliście, jak dzisiaj sędzia był zszokowany, jak usłyszał, że to obywatele powinni podejmować decyzję. On był w szoku ciężkim. Jak to mówi? Obywatele mają? Wpisał to nawet do protokołu zaskoczony. On w ogóle nie wiedział, że w II Rzeczpospolitej były ławy, zresztą w zaborze austriackim również tutaj, były ławy przysięgłych. Ludzie wybrani losowo podejmowali decyzję, nie sędzia. Bo jednego sędziego łatwo zastraszyć, skorumpować. Podstawowa rzecz to są ławy przysięgłych, przywrócić standard II Rzeczpospolitej, nie żadnych jakichś ławników sowieckich, bo tu słyszę jakieś brednie, które opowiadają jacyś ludzie, nie wiem, naiwni z ruchu Kukiza. Zobaczcie, jak się kłóci teraz Siobro z Dudą. Obaj wychowani na jakichś sowieckich wzorach, w uczelniach, gdzie brylują agenci SB, mają dobre intencje, bo są fajne chłopaki, prawda, prawicowe. Niestety obaj się nie zdecydowali wstąpić do nas, do działalności opozycyjnej, co dużo o nich mówi, o ich wyborze drogi życiowej. I teraz oni się kłócą o to, kto obsadzi i jak stołki. Ziobro zaproponował zupełnie jakąś szokującą ustawę, że będzie obsadzał Sąd Najwyższy prokuratorami z zaledwie 3-letnim stażem, bo on w ogóle nie rozumie, sam by zrobił kwalifikację prokuratorską w Katowicach, on się zna na prokuraturze, ale nie rozumie zupełnie, że sędzia to nie prokurator, to jest inna postawa życiowa. Prokurator to jest gość na telefon. Rząd każe, tak jak w wojsku czy policji, prokurator wykonuje polecenia ministra, prokuratora generalnego. Ale sędzia musi ważyć sprawy, różne prawa, zbieg różnych racji, wzajemnie często sprzecznych legalnych praw. To jest zupełnie inna mentalność być sędzią, a inna mentalność być prokuratorem. To zaproponował rząd, a właściwie Ziobro, na szczęście stało zawetowane, no po prostu katastrofą. A co nam zaproponował prezydent Duda? No nic lepszego. W żadnym z tych projektów, ani rządowym, ani Dudy, nie ma prostej, podstawowej rzeczy. Sędzia, który sprzeniewierzył się zasadzie niezawisłości sędziowskiej i działał przeciwko Polsce i wydał wyrok w czasach PRL-u przeciwko patriotom, nie może być sędzią wolnej Polsce. Jedno zdanie. Jedno zdanie wpisać do ustawy. W żadnym z tych projektów obu tego nie ma. Spierają się tylko, kto będzie obsadzał. Czy prezydent, czy minister sprawiedliwości, Sąd Najwyższy.
No proszę Państwa, no nie, na tym nie może polegać reforma wymiaru sprawiedliwości. Przypominam, co jest kluczem do reformy? No my wiemy, bo chodzimy po tych sądach. Dziwię się, że tych posłów PiSu nie ma. A sprawie Kiszczaka Jaruzelskiego ani razu, ani jeden nie przyszedł. No przepraszam, Ziobro raz wszedł, bo pomylił salę, ale uciekł po 5 sekundach. No ani jeden poseł PiSu. Gdzie oni są na tych sprawach? W ogóle nie wiedzą, co się dzieje w tych sądach. To przerażające. A od Kukiza gdzie są? Śpią. To niesamowite zupełnie. Otóż proszę Państwa, co w sądach trzeba zmienić? Przywrócić standardy II Rzeczpospolitej. Ławy przysięgłych. Nie ma rzeczy ważniejsze. Mogłem skończyć na tym jednym zdaniu. I musi być usunięcie zbrodniarzy komunistycznych. No to są zupełnie podstawowe, oczywiste postulaty. Aż dziwne, że o tym nie ma dyskusji publicznej w Polsce. Spierają się tylko, czy ważniejszy będzie prezydent czy minister sprawiedliwości. No przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby Polacy na lata mieli poczucie, że jest uczciwy wymiar sprawiedliwości, niezależnie czy rządzi taka partia, czy inna. Życzymy jak najlepiej PiS-owi. Chcemy, żeby była dobra zmiana, ale żeby to była realnie trwała dobra zmiana. A nie taka zmiana, w której SB-kom zmniejszyli do 2000, a żołnierzom Armii Krajowej, weteranom walki o niepodległość dali 400 zł. No nie żartuję. Naprawdę tak to teraz wygląda. SB-cy 2000, nasi weterani 400 zł. No przecież to po prostu kpina i szyderstwo. Także chcemy rozliczenia zbrodni, SB-kom 400 zł, a weteranom walki o niepodległość przynajmniej 2000. No to jest oczywiste.